Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej nietypowej mapce. Dzisiaj zagramy w sobie w mapkę Don't Jump, czyli kuźwa nie skacz. Dokładnie. A nagrywam to w sumie zaraz po poprzedniej mapce, którą w sumie jakby widzicie te mapki jakby co tydzień, bo tak sobie pomyślałem, że raz na tydzień będzie właśnie jakiś escape puzzle, czy jakiś tam adventure, czy coś takiego, ewentualnie może tam czasami częściej. I ogólnie nagrywam troszkę materiałów na zapas, więc jeżeli będę w tym samym miejscu, w tej samej koszulce i tak dalej, to możecie być pewni, że wtedy po prostu nagrywam to w jeden dzień, tak? No i tyle. Tak więc cóż, mapka po prostu ma założenie takie, żeby pod żadnym pozorem nie skakać. Nie możemy skakać, nie możemy w ogóle używać kół, czyli w ogóle wyrzucać chyba przedmiotów właśnie. Nie wiem, o co z tym chodzi, ale dobra, idziemy. Mamy ślepotę włączoną. Ja pierdzielę, to jest jak bardziej jak horror. Wow! Nice! Czekaj, kto? By Tolly Brother. Nie, Tolik Brother. Okej, okay. Welcome to map Don't Jump! Czyli witaj na mapie Nie Skacz! 30 łatwych i trudnych puzzle, takich łamigłówkowych poziomów. Autor Rules, właśnie. Game Mode 2, chyba mam Game Mode, tak, dokładnie. Don't use cool, czyli nie możemy nic rzucać. And have fun, no mam nadzieję, że będę się świetnie bawił. Nie możemy skakać, ale tak mnie kusi dać spację, to będzie trudne, bo tak mi będzie kusiło, żeby spację nacisnąć. Najlepiej jakby wyłączyli możliwość skakania albo coś. Okej, okay. Easy, normal, hard. Okej, czyli zielone to jest easy, różowe takie, czy takie fioletowe to jest normal i czerwone to jest hard. Fajnie, że jest to oznaczone, na pewno się przyda. No i ładnie wykonane, mi się podoba. Jest elegancko. Okej, okay. Lecimy w takim razie. Okej, tutaj mam oczywiście easy na początek, spoko. Cóż mamy tutaj? Place me. Can place on piston, clay. Aha, can place on piston, okej. Okay. I silk touch mamy, żeby, prawda, rozwalać, żeby był blok, a nie coś innego. Dobra, tu powinno być easy. Czyli coś takiego. A mogę to na to? Mogę, okej. Okay. Dobra, tu na razie easy, faktycznie easy, nawet nie musiałem tego wykopywać, spoko, także fajnie, ale dobrze, dali nam opcję w sumie z łopatą, nie? Idziemy dalej. Po co jest to? A, tutaj mamy... okej. Okay. W ten sposób, cóż mamy tutaj? Dalej mamy klej i mamy to, okej. Okay. Cóż możemy tutaj zrobić? Chyba mogę się wrócić, na szczęście mogę się wrócić. Tutaj trzeba by było chyba, czekaj, to by było trzeba było tak zrobić na przykład. Do góry i do góry. I to jak wykopię, to nie spadnie, zarąbiście. Teraz idziemy tutaj. Dajemy to. I dobudujemy normalnie sobie ścieżkę. A nie, bo nie mogę tylko na tym stać. O! Jeee, fajnie, na razie idzie spoko, ale pamiętajcie, że to jest 30 poziomów. Na spokojnie, najwyżej będzie dłuższy materiał, na razie idzie ładnie. Okej. Wędka. Okej. Lol. Co ja mógłbym jest w ogóle dźwięk jak schodzę, nie? Jakby mnie coś w ogóle trzymało. A, bo ja nie mogę skakać! Okej, okay, dobra, to w razie czego nie mogę skakać. Bo już myślałem, że mogę. Czyli jakby grawitacja jest ten. Czyli co ja mogę... O, tam coś jest ogólnie chyba, nie? Tak. O! Aha! Okej, okay, już wiem. Schowaj się. Teraz. O, super, tego nie wiem. Fajne! Dobry motyw. Okej, okay, idziemy dalej. Skrzyneczka. Klej to i cztery, prawda, te. To może być na czym? Na kleju może być, okej. Okay, tu możemy nam pod... A, nie możemy skakać, zapomniałem. Jak to zrobić? U kurde. Czy to może być na kleju położone? Aha, dobra, zrobimy tak. Robimy tak, żeby wejść na to. I teraz... O kurde. Do góry. I teraz... Cyk. I... nie takie łatwe. Czego jak to postawię? No to tutaj... Nie mogę. Tego nie... Nie, mogę to zniszczyć? Nie mogę tego zniszczyć. O kurde.
sięgnę już tego. No tego nie wezmę, bo... Chociaż nie, czekajcie, mogę chyba to wziąć. Czekaj. To dam w dół. Tu dam klej, dam drabinki, wejdę. Nie, to... Kurde. Dalej to samo. Cze. To trzeba inaczej zrobić. Tu przynajmniej mogę sobie rozwalić to i sobie wrócić ten, ale... Czekaj, a to, czy ja tego potrzebuję? Tego nie potrzebuję. Przecież to wystarczy, że zrobię tak. Tak. O. A gdzie jest ta trzecia drabinka? Ona mi zniknęła. Halo. Miałem trzy drabinki. Ej. No bez takich mi tu. Kurde, no bo ja teraz bym to zrobił, bo mam tu jeszcze jedną drabinkę i wystarczyło tylko sobie podbudować tutaj. Teraz mi w ogóle jedna wróciła, co? Halo? Nie! Proszę mi tak nie robić, przecież ja tam nie wejdę. No nie! Czekaj, jeszcze raz. Jak to rozwalę? Wrócą mi drabinki? Dalej mi drabinki. Ej, no a co z drabinkami? Bez sensu. No kurde, nie zrobię tego. Czekaj, jak to złożę? I teraz zbuduję do góry. I teraz tego nie sięgnę. No nie ma opcji. Czekaj, ale. Jak zrobię. Jak zrobię tak i tak, na to wejdę. Jest! Wow! Ale to czemu miałem wcześniej więcej drabinek? Ty, to może ja to jednak dobrze zrobiłem, ale dziwnie. Dobra, ale się udało. To nie było takie easy w sumie. Okej, 7 bloków, 4 drabinki. O, tu mamy piston. Tylko ten piston jest jakoś aktywowany? Nie widzę, żeby był jakoś aktywowany. O. A bo tego można postawić tylko na pistonie. No ciekawe. Co, postawię tutaj, wejdę sobie na to, no i co mi to kuźwa da? Kurde, ty! O co chodzi? Czekaj, bo ja stamtąd przyszedłem, czy stąd przyszedłem? Ja stamtąd przyszedłem chyba. To by się nie zgadzało wtedy. Holy shit, o co chodzi? Okej, okay, mam mindfucka, ewidentnie. Ej. A, mogę na tym. Czekaj. Nie, can be placed on clay. To jakim cudem ja to tu postawiłem? Okej, okay, nie mam pytań. To ja mogę to tak zrobić? Okej. Okay. Tutaj i jeszcze raz. I wtedy tutaj. No i wtedy tutaj wejdę. Ale to nie o to chodzi, bo ja nie mam się wracać. Ja mam iść tam. Holy shit. Czekaj, na co by mi były w takim razie te drabinki? A nie, czekaj, ja mam teraz 3 bloki kleja. To mogę zrobić... Nie zbiorę tego, fuck. Jeszcze raz, góry. Cyk, wbijamy tutaj. Nie, inaczej. Już chyba czaję. Trzeba mniej więcej zrobić coś takiego, ale inaczej. Tylko tej drabinki teraz nie odzyskam, trochę tak głupio. Ale w sumie może mi się ona przydać, czyli zrobimy tak. Budujemy to tutaj i tutaj, to rozwalamy. Nie wiem, czy to zyskałem, czy nie, chyba nie, nie wiem sam. Teraz... nie, normalnie chyba z powrotem tak samo, nieważne! Nieważne, bo po prostu muszę się wbić na górę. I... tutaj robić sobie jakby taką ścieżkę, nie? Czyli coś takiego... coś takiego, a to jak to mogę zebrać? Jest, wróciło, dobra. Cyk. Cyk. Okej. Okay. Wraca do ekwipunku, to najważniejsze. Cyk, cyk. Zbieramy to, zbieramy. I cyk. Jest! Wow! Coraz trudniejsze te zagadki, nie podobają mi się. A to jest dopiero easy. Podejrzewam, że jest 10 poziomów easy, 10 poziomów medium, 10 poziomów hard. Najlepiej by to było podzielić w ogóle tę mapkę, bo to dosyć jest przerobane. Na przykład na 3 części, tak? W jednym odcinku robimy easy, w drugim odcinku robimy medium, a potem robimy hard. LJ, nie gadaj, tylko kuźwa, idź. Czekaj, tu mamy to. Ale nie mam żadnej skrzynki. Uuu.
W ekwipunku też nic nie mam. Okej. Powiem wam, że jest ciekawie, bo nie wiem, co w tym momencie mógłbym zrobić. Ten blok wystaje, ale on mi nic nie pomaga. No to sobie tylko tak zrobię, ale to mi też nic... Okej. Tu jest niewidzialna ścieżka. Seriously? Na szczęście na shifcie można było. Dobra, to jednak było prostsze niż myślałem, tylko że nie domyślałem się, że tutaj będzie ścieżka. Okej, to sobie po prostu budujemy w ten sposób. No to te dwa etapy dosyć szybko przeszedłem, nie? Okej, tam dispenser, tu wody. Co ten dispenser? Nic nie ma w środku. Czy coś tu jest ukryte? Halo? O! Wiaderko, okej. Czyli bierzemy w takim razie wiaderko wody do tego, tak? Okej. I tyle ty chyba, nie? Chyba tylko o to chodzi, no bo to już bije na górę. Jest! Super! Okej. Będzie minecarcik, który... Czy ja mam do tego minecarta chyba wsiąść jakoś? Czekaj. Tak, jest minecart i tu jest to, żeby... A, nawet nie widzę tego. Nie wiem, co to robi, nie pamiętam. Aha, tu jest, żeby zasilić chyba, tak? Nie widzę! Nie wiem! Okej. Wsiadaj! No wsiadaj do niego! No nie mogę wsiąść do niego! Kurde, wsiadaj. What the fuck? Czemu nie mogę wsiąść? O, jest, okej. I jedziemy. Pchamy. Jest! Udało się. Okej, tutaj czuję, że będzie po prostu jakby taka drabinka minecartowa, coś w tym stylu, tylko że nie wiem jeszcze jak. Okej. Zawiesiłem się. Nie wiem, co mam zrobić. Tu jest jeden minecart, a ja muszę, żeby on był tutaj. A nie, czekaj, to teraz wysiadam. Niszczę go. Tak jest. Stawiam go tutaj i wsiadam do niego. Tak, i o to chodziło. Cyk. Okej, cyk. Wysiadaj. Dobry patent. Nawet nie robiłem jeszcze czegoś takiego. Okej. Jest, kolejny po... O, nie, tu się medium zaczyna. Dobra. Jedziemy, ciśniemy ostro. Boję się, bo jak te easy niektóre nie były takie do końca easy, to nie wiem jak tutaj. Okej. Czy tu będzie też... Okej, tu jest też ścieżka. Podejrzewałem, że nie będzie taka łatwa. Będzie kuźwa labirynt, ja wam mówię. O, coś dalej. Nie do końca. Nie. O, tutaj. To będzie ściana gdzieś, nie? Będzie ściana? Nie, jest, udało się. Okej, pierwszy medium zaliczony, zarąbiście, ale tu już widzę, że się zaczynają schody, dosłownie. Dobra, to mi wysuwa tak. Okej. To mi wysunie do góry, tu możemy to stawiać, więc na pewno dajemy tak i dajemy tak. I wtedy to mnie podbuduje do góry. Ale co z tą półpłytką? Czy to mogę, co to mogę? Unbreakable silk touch, ale to jest tylko do psucia kleju. Czekaj, mogę zrobić jeszcze tak i przesunąć to bardziej. Okej, to jeszcze sobie wrócę to z klejem, tutaj dam tak i przesuniemy to jeszcze mocniej. Dobra, i chyba jeszcze nawet raz. Jeszcze jeden klej potrzebuję. Na chwilę, zaraz wrócę. Okej. Cyk. I jeszcze mocniej, dobra. Teraz mamy to, to już nam niepotrzebne. Wbijamy sobie tutaj. Do góry. Tak, teraz tak i tak. Jest! Oje, o to właśnie chodziło, kurde. Tak jest, o to mi chodziło, o to mi kurde chodziło, dobra. O nie, widzę, że będzie dużo pistonów. Nie mam pojęcia, co mam zrobić. Okej, to mi przesunie ten piston.
Tylko to są... Okej, to są zwykłe pistony. Okej, to tutaj. Bo to musi pójść gdzie? Ten blok. Ten blok musiałby pójść... Boż ty w mordę, nie wiem. Czekaj, to przesunę tutaj, to przesunę tutaj. To przesunę tam. Tu musiałby być blok, żeby to przesunąć. Żeby to przesunąć. Nie. Oż kurde, nie wiem. Czekaj. Wait a minute. A, czekaj, to ja muszę zrobić tak. Nie, bo po co? Przecież to nie jest sticky piston. O, ale teraz to jest na ziemi. Nie jest to łatwe, powiem wam. No tu już nic z tym nie zrobię. A jest jakaś opcja resetu, jakbym coś źle zrobił? Tak, by the way. Bo nawet nie wiem. Kurde, nie zniszczę tego. Co ja mogę zrobić? Kurde, po co ten blok jest w ogóle? Może musiałbym użyć dwóch nar, ale nie, no co, bo to mi nie przepchnie już nigdzie dalej. To mi też nie przepchnie nigdzie dalej, to też nie. To tylko coś z tym mogę jeszcze robić, ale to bierze mój piston i mogę go ewentualnie zostawić na ziemi. Ale ja go potrzebuję stąd usunąć, bo nie przejdę przez drzwi. Czekaj. Oh yeah! Coś w tym stylu, on mnie musiał zabrać. Czułem to, że to właśnie mniej więcej o to chodzi. Nie do końca jakby zrobiłem to tak jak chciałem właśnie, ale chyba to właśnie o to chodziło. To po co tamten blok był? Był chyba typowo dla zmyłki, nie? Dobra, nieważne. Ale udało się, to najważniejsze. Czekajcie, tu jest guziczek, tu jest ta pochodnia, bo tu jest włączony, będzie negacja, będzie wyłączony. I tu będzie trampolinka, to już widzę. Tylko tak. Z tym nic nie zrobię. Jak to włączę, to się włączy ten. Okej, okay, włączy się to. I teraz... O, w ten sposób. I teraz jak wbić na górę? Oto jest pytanie, kurde. A jeżeli bym nacisnął to... Nie, bo to mnie zabierze za siebie. To nie o to chodziło. Nie. O, tu coś jest. A, widzisz. Dobra, okej. Okay. Cyk. I do góry. Ej. Prawie byłem. Czekaj, to nie o to chodziło. Ale już wiem. Pyk. Do góry. Hopsa. Jest. Tak jest. Ej, no fajne te zagadki są. Nie są jakieś super trudne, ale też nie są jakieś łatwe, więc jednak spoko. Okej, cóż mamy tutaj? Klej. Więcej kleju? Nie, tylko jeden klej. Zarąbiście. A nie, wiesz co? Dewiej wszystko. Już nie ma. Ty biedaku, ty. Okej, dwa kleje. I to, i tutaj mamy wędkę i mamy to. Czy mam coś do aktywacji tą wędką? Czy niekoniecznie? A, czekaj. Czy wędką się... A nie, bo to jest ten sam guziczek. Czekaj. Nie. To tego nie potrzebuję. Płytki nie mam tutaj żadnej. Dodatkowej, powiedzmy. Jak wejdę tutaj... Ta wędka po coś jest, tylko kurde nie wiem po co, bo nie wiem jak wędka do końca działa. Co, jak się mogę się do czegoś przyciągnąć? Nie. Ona się zużywa, kurde. Nie. Nie można. Myślałem, że wędką można użyć tego, ale czekaj, nie. Powiem wam, że jest problem. Bo co by mi to dało? To by mi nic nie dało. To mogę tylko na pistonie i na glinie umieszczać i mam problem. No kurde, mam problem. Czekajcie, to nie jest takie hopsiup. Ja nawet nie dosięgnę, ale tam już nic nie było w sumie, więc to nieważne. To było tylko, żeby mi dać klej na początku i prawdopodobnie mnie zmylić. Teraz tak, dałem tutaj to i dałem tutaj w ten sposób. No to mi się podbudowało do góry, wszystko spoko, ale muszę najpierw wejść na ten bloczek.
nie wiem, jak na niego wejść. A nie, czekaj. What? Czekaj. No. O, czekaj. Okej. I teraz... Okej. Tutaj. I tutaj. To po co mi ta wędka? Znowu jakaś zmyłka, kuźwa! A miałem ku nie naciskać, goddammit. Przepraszam. Bez skitu, nie? Czy to jest znowu coś na ten? Niewidzialne coś? Tak jest. Może nie w tą stronę. A nie. Czekaj. Jeszcze inaczej. Bo tu nie ma nic, to musi być jakaś niewidzialna ścieżka. Tylko kurde jaka. Czekaj, muszę... O! Coś mi się pokazało. Halo. Czekaj. Cheaty jakieś, halo. Cheaty. O! Ty, patrzcie. Widać ścieżkę. O! Jak to działa? Ty, jak się przestałem... Co? Nie, czekaj, to się... To się po prostu chyba pokazuje. Po prostu muszę iść tyłem, wtedy to się pokazuje. Okej, ogarniam. To nie jest tak, że cheaty, tylko że po prostu to się pokazuje tylko jeżeli jestem tyłem. No, powiem wam ciekawy pomysł, naprawdę. Ja bym na coś takiego raczej nie wpadł. Okej. Widzę prawie, że klasyczne schodki, chociaż nie do końca, bo tutaj mamy piston sticky, a tu jest obsydian, ale obsydianu nie przesunę. Holy shit! Dobra, będzie problem. Czuję, że będzie problem, bo tutaj wysunę sobie to wszystko spoko i to bym mógł wysunąć dalej. Nie wysunę tego dalej. No. Całkiem nieźle. Podoba mi się to. Jeszcze tylko nie wiem do końca, co mam zrobić. To będzie ten piston wtedy. Coś takiego. Tylko po co? Nie, tu będzie wtedy to. Okej, ale ja się muszę dostać na górę. Czekaj, a jak tam tutaj? O. Nie to. Tylko najpierw to. I to. Tak jest. Jestem na górze. Jeee! Dobrze, udało się. Okej. Co, po płotkach mam iść? Raczej nie. Czekaj. No co? A nie, bo skakać nie mogę, więc nie użyję tego płotka. O, sztyluju! Dobra, czekaj. Czy muszę jakoś tu przejść w takim razie? Chyba tak. O kurde. To nie będzie łatwe. Ja nigdy nie byłem dobry w parkurach, a tutaj jeszcze typowo skoku nie mam. Ej, no nie mogę na to wejść. Bo wiem, o co chodzi. To muszę przejść tędy, spaść tu i spaść tu. Tylko, że bez skakania... Ej, no bez kitu. A, shiftem chyba powinienem trzymać, nie? Żeby nie spaść. Okej, wchodzę, jest. Okej, spoko. Teraz tutaj. Słupcie. Shift. Bo wtedy się jakoś tak nie spada. Okej. Dobra, i teraz tutaj. Okej. Shift. Shifta naciskałem przecie, kurde. A już tak blisko było, ale już wiem przynajmniej, o co chodzi. Dobra, shift do góry. Tutaj spadamy, shift. Okej. Tutaj spadamy, shift. Słupcio! Jeee! Kurde, co? Ja nie dam rady. Nie. Okej. Nietypowe miejsce, ale tu mam drabinkę, więc to i tak będę tego używał. O kurde, o co tu chodzi? Aha, ja sobie muszę ścieżkę chyba zbudować, chyba. Tak? Czy... Say what? No nie dosięgnę do tego, więc to powiedzmy... A czemu to jest... Jak? Ale jak? A czekaj, tam jest jakiś guziczek. Halo. Co za guziczek? Przepraszam. Halo, ja lecę! Ja latam! What? Okej. Jestem na górze. Super. Okej, czyli ten guziczek jest po to, żebym naciskał sobie lewitację, żebym mógł sobie tutaj te rzeczy robić. Już rozumiem, już wszystko kapiszta. Okej, to teraz robimy tak. Naciskamy, kuźwa guziczek.
Tylko muszę go do niego dosięgnąć. Dobra, jest. I teraz tak. Pyk. Pyk. Fuck. Aha, czekaj. Nie, wiem. Do dół. Już wiem, o co chodzi. Dobra, już ogarniam. No, dawaj. No, kurde. Dawaj, na spokojnie, okej? Pyk. Teraz tak, tutaj, żeby mnie dało w dół, idę po ścieżce. Jest! O to chodziło, ale dobry motyw, włączało mi lewitację, musiałem się w drugą stronę. Dobre to było, kurde. Naprawdę, masakra. Okej. Tutaj sobie nie powchodzę nigdzie. I tutaj mamy wyjście. A ja nigdzie tu nie przejdę. Holy shit. Nie ma tu jakiegoś guzika. Tu nie jest coś w stylu znajdź guzik? Czy tam przycisk? To tak wygląda, ale tego nie wskoczę tutaj nawet. Halo. Tam coś jest chyba. Czekaj. Kurde, czy ja to sięgnę? Bo ja widzę ten guzik. Tam jest guzik, ale kurde. Jak go sięgnąć? Kurde, nie wiem jak sięgnąć tego guzika, bo przez liście go nie sięgnę. Nie mogę się liście rozwalać. O! Jest! Okej, czyli to było coś w stylu znajdź guzik. I zaczynamy! Hardy, kuźwa, ale medium poszły nam całkiem spoko. Już widzę, że się rozruszałem trochę. To przejdziemy całą mapkę może dzisiaj, mam 26 minut, spoko. Jak przejdę hardy, może to będzie za 40 parę. Okej. Tu trzeba prawdopodobnie stanąć w ten sposób. Okej. Jak na to wejść? Nie mogę na to wejść! Bo tu chodzi na pewno od boku, to rozumiem. Ale na to... Muszę... jakoś... Kurde, jak? How is this possible? No nie wejdę na to. Czym to teraz działa? Strefy! To nie o to chodzi. O! Aha! Z shiftem! Okej. Shiftem, cyk, bo to wtedy się tak zdezaktywuje. I teraz po krawędzie. Nie wiedziałem, że tak można. Coś nowego, fajnie, dobrze wiedzieć na przyszłość. Teraz wchodzimy tutaj. Shift. Tak jest. Schodzimy na krawędź. Do góry. Ej. I do góry. Dobre! Ja naprawdę nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe, ty. Bez kitu. Okej. Tu czegoś mi brakuje. Jeszcze do końca nie wiem czego, ale muszę zejść na dół. Okej. Tu jest bardzo duże opóźnienie. Wszystko spoko. Leci sobie guziczek i on odpali to. Leci. Tutaj zasila blok, zasila to i da sobie tutaj. Okej, czyli po prostu trzeba to uruchomić. Szybko na górę. Czekać na blok. Nie! Szybciej muszę na niego jeszcze wbić. Okej. Dawaj. Szybko. Ej! Nie dolatuję tam. Jeszcze coś innego chyba trzeba zrobić. Nie, to mi się wydaje, że to jest to, tylko że ja za wolno to robię. Kurde, muszę tak z krawędzi najlepiej, bo wtedy będę mógł dalej dolecieć na pewno. Czuję, że to jest to, tylko nie do końca mi to wychodzi. Kurde, bez skoku to jest strasznie trudne. Normalnie to wiecie, easy jump, nie? I tego, ale muszę tak potrenować, czekajcie. Jak na to wskoczyć najlepiej? Tak frontem typowo, nie no, coś nie dolatuje, kurde, czegoś mi tam do końca brakuje. Ale w sumie tu i tak nie wejdę, bo tu jest półpłytka. I ja wtedy wejdę na półpłytkę. Coś jeszcze tu musi być. No pamiętajcie, że to już jest hard, tutaj puzzle są na najwyższym poziomie, nie? Nie ma żadnych chyba ścieżek tajemniczych, czy nie? Tak se posprawdzam, nie? Bo może jednak coś będzie? Chyba nie. Tyłem coś? Ten tego uruchomi się? Chyba nie. A tyłem jak skoczenie?
No powiem wam, że jest interesting, bo kurde, nie wiem, co mam zrobić. Ewidentnie nie wiem, co mam zrobić. No uruchamiam to wszystko z pokolenia, ja nie jestem w stanie na to wskoczyć. Chyba, że w momencie, kiedy to się wysuwa, ja muszę na to wskoczyć, ale jeżeli będę tutaj, to ja nie nacisnę guzika, czyli muszę na to wskoczyć w momencie, kiedy to się wysuwa, bo wtedy ten blok jest niepełny i wtedy powinienem dać radę. Chyba o to chodzi. Czekajcie. Trzeba idealnie wyczuć. Kurde, nie do końca, ale mi się wydaje, że to będzie to, bo w momencie, kiedy piston się wysuwa, ten blok, który jest na pistonie, nie jest do końca stabilny, czy coś takiego. Zaż za wolno. Ciężko wyczuć to, powiem wam. O nie, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5,5 sekundy, czy 6 jakoś, tak? 2, 3, 4. Kurde, jeszcze nie, ale już było bliżej. 2, 3, 4, 5. Jeszcze za wolno teraz. To trzeba idealnie, mi się wydaje, wyczuć, bo innego sposobu nie ma. No kurde, za wolno cały czas. Bo mi się boję, że za szybko pójdę. Ajajajaj, już było prawie idealnie, moim zdaniem. No nie! To nie da się tak celować idealnie. To jest too hard! Too hard for me! Ej, to jest naprawdę trudne. Będą jaja, jak coś robię źle, ale nic mi się nie wydaje, żebym robił źle, bo nie ma tutaj żadnej innej możliwości. Ja muszę stąd spaść tutaj w momencie, kiedy ten piston się wysuwa. Dlatego jest to opóźnienie, żebym ja zdążył wbić na górę. A i teraz za późno. Muszę się na chwilę jakby tak zatrzymać tylko na górze, nie? Bo to prawie idealnie wskakuje. To jest bardzo trudne. Oj, bardzo. No nie, za wolno. Albo za wolno, albo za szybko. Ui! Kurde! A spróbuję tak bardziej od tej krawędzi jednak pójść. Tak jak próbowałem wcześniej, nie? Ja! No nie ma opcji, ty! No przecież tego się nie da tak zrobić! To jest too hard! No przecież ja... Nie! No teraz kuźwa szybciej byłem. Jak tak to się spóźniam, jak tak to za szybko. Przecież ja to muszę idealnie wyczuć. Bez kitu, ja muszę inaczej... inną metodę muszę. Czekajcie, jak jest tutaj redstone repeater... Fuck! W momencie, kiedy co miga muszę ten, bo tu wtedy nie widzę tego. A to już ja bym musiał wtedy... Nie, wtedy musiałbym iść. Bo wtedy jest ten następny i ten, to jest te pół sekundy, które ja muszę... Ten, bo mi się wydaje, że to o to chodzi. Kurde, jakie to jest trudne. No nie! Nie ma opcji. Nie zrobię tego. Nie dam rady. Nie dam rady! No to jest jedyna możliwość. Nie ma innej. No nie ma innej. Naprawdę nie ma innej. Jestem pewien, że jakbym gdzieś znalazł na YouTube, jak ktoś to grał, to na 100% to jest ta metoda. Bo tylko to jest jedyna metoda, dzięki czemu ja mogę wskoczyć na tą. Tylko w sumie, kurde, mówię, co dalej? Bo będę tutaj, wejdę sobie na to... A nie, wejdę tam, bo przecież będę na półpłytce. No to mówię, to jest jedyna opcja. Ja muszę na to wskoczyć po prostu. W momencie, kiedy to mi się wysuwa. I nie ma innej opcji. Ale jak to zrobić, nie wiem. Nie mam pojęcia. Jeszcze czegoś takiego nigdy nie robiłem. Oh shit. A, nie nacisnąłem tego. Oh my god. Nie, to jest za trudne. Nie ma opcji. Tu się nie da skakać, to jest trudne. Prosto! No dupa! Może ja spróbuję od tej kratki jakoś... Nie, bo ja musiałbym... Od której kratki ja bym musiał zaczynać? Serio? Prawie idealnie, czekaj. To było na tej kratce, co nie? Dodamy troszeczkę dalej. Dawaj.
No kurde, no nie da się tego tak idealnie wyczuć, to przecież to jest przerąbane, to jest... Co ja jestem, kuźwa, robot, że mam to tak wyliczyć co do milisekundy? No patrz, jak idealnie było prawie, nie? Naprawdę było dobrze. Kurde, teraz nie. Ale już tu... bliżej być nie mogę, to jest kurde coś niewyobrażalnie trudnego. Czy to jest w ogóle do zrobienia? Przepraszam bardzo, bo zaczynam się troszeczkę irytować. Czy to jest kurna normalnie do zrobienia? Czy to jest do zrobienia? Wiem, że to jest do zrobienia, ale kurde, coś mi nie chce. No nie mogę tego wyczuć, to jest niemożliwe do wyczucia. Może jeszcze szybciej postaram się wskoczyć, ale tam nawet ani razu nie byłem jeszcze. Czy jestem w stanie w ogóle skoczyć stąd bez... bez niczego? Bo brakuje mi tutaj przestrzeni. Holy shit, o co chodzi? No bo tu są dwie kratki. I dwie kratki niżej, no takie półtorej. Więc mówię, musi być w momencie wysunięcia tego bloku, bo inaczej nie jestem... Czekaj, ja mogę sprintować jeszcze. Je pierdziele! Idioto! Ty kuźwa idioto, przecież możesz sprintować, nie możesz skakać, możesz sprintować! Czekaj, teraz źle to zrobiłem, możesz sprintować! Możesz sprintować! Ja pierdziele, dobra, czyli już prawie to ogarnąłem. Cicho, ja to zrobię, bo mogę sprintować, przecież to wtedy na pewno mam troszkę większe szanse. Kurde, prawie tam wskoczyłem. Bo ja chyba muszę wskoczyć, zanim to się to jednak wysunie. Aj, czekaj, ja muszę najpierw poćwiczyć, czy da się tak w ogóle wskoczyć. Da się kuźwa wskoczyć, muszę tak z kąta na ten skoczyć, dawaj. Damy radę. Kurde, nie. Trochę dalej, żeby mieć więcej czasu może. Dawaj. Kurde, nie? Ale już ogarnąłem, kurde, nie wierzę, że ogarnąłem po jakichś 10 minutach, jak to zrobić. Pewnie już wszyscy mi krzyczeliście w komentarzach: użyj sprintu! Użyj sprintu! Jest! 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 Ej, ale za tą zarąbistą rozkminę to łapka w górę, mam nadzieję, będzie. Aż się kuźwa kawy napije, nie? Mój kubeczek. Nie ma sprzedaży, ale może kiedyś będzie. Znaczy, może w niedalekiej przyszłości. Dobra, nieważne. Ja pierdolę, że ja to zrobiłem, nie wiesz, ale jak ja długo się z tym męczyłem. Wiedziałem, co mam zrobić, ale zapomniałem o najważniejszej rzeczy o sprincie, nie, że... Dobrze, że na to wpadłem, bo już miałem przerywać odcinek, a jednak. Jeżeli wytrwacie do końca tego odcinka, to naprawdę mega propsy dla was. Dobra, słuchajcie. Lecimy dalej. Tutaj mamy redstone bloki, to i wtedy wysunę to. Wszystko spoko. Jeżeli wysunę to i to, to to mi zasili wtedy to. I wtedy... Szybko musiałbym kliknąć... Kurwa, co? I don't understand. Okej. Okay. Aha, okej. Okay. To... Nie. Najpierw to, potem to. Okej. Okay. I... A, jeszcze tamto, dobra. Czyli teraz to i to. I jeszcze to i to. O. I jestem. Tada! Drzwi się rozwaliły, nieważne. Ale się udało. What the fuck was that? Za duże mechanizmy, ale dobra. Powiedzmy, że jeżeli to będzie ta sama zasada... Powinienem dać ra... O nie, tu będzie coś... Nie, tu będzie tak. Shift. Okej. Okay. Na górę. Ej, to... Nie, tu coś jeszcze jest. Te drzwi się otwierają. Przez chwilę, jak ja naciskam tą pierwszą półpłytkę chyba. Tak, czy nie? Tak, bo leci tutaj te... Dobra, czyli to na czas wszystko trzeba zrobić. Czemu się nie otworzyły? Okej, okay, ale spróbujemy to zrobić nieco szybciej. A, kurde. Kurde. Muszę ogarnąć, jak to dobrze zrobić. Tutaj, wtedy otwieram to, shift. Do góry. Jest. No, halo. Kurde!
Prawie idealnie! Ale dobra, to już ogarnę szybciej na szczęście. Dobra, dobra, dobra! Jest! Okej. Co? What? The end? Nie mówcie mi, że tu jest koniec. Naprawdę tu jest koniec? Nie, czekaj. Przecież tu jest blok redstone'a. To nie może być raczej koniec. Tu coś jeszcze jest. O! Bez kitu. O! A czekaj, mi się LOL. Okej. Holy shit. Don't jump, it's a game. The legend! People say that those who play this game will never be able to get out of it. Czyli, że nigdy nie będą w stanie jakby wyjść z tej gry. Ja pierdzielę. His legs refuse and he will never be able to walk or jump. Że ich nogi jakby zawodzą i nigdy nie będą w stanie chodzić albo skakać. Jakie to mroczne jest. This legend is creepy. Ta legenda jest creepy. No dosłownie, to jest taka legenda ogólnie, nie? Or is it not a legend? Don't jump by Tolly Brother. Przeszedłem całą mapę! Jest! Oh yeah, thanks for playing the end. Tam, tam, tam! Nie wierzę, że to przeszedłem. Zarąbiście, zarąbiście. Udało się, udało się. 41 minut, to nie jest jakoś tak super dużo jak na 30 poziomów tak naprawdę, gdzie się nieraz głowiłem. Najdłużej się głowiłem z tym, z tą repeaterami tak naprawdę. Zarąbista mapa. No po prostu coś niesamowitego, ani przez chwilę się tak naprawdę nie nudziłem, ani przez chwilę, nie wiem, no raz miałem małego rage'a, jak już nie wiedziałem co zrobić, ale kurde, naprawdę coś niesamowitego, jestem autentycznie w szoku. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej takich mapek, bo jeszcze powiedzmy kilka mam w zanadrzu, nie wiem czy będą aż tak fajne powiedzmy jak te, ale są różne przede wszystkim, nie tylko puzzle, bo mamy jeszcze jakąś adventure i tak dalej. Więc myślę, że też będzie fajnie, jeżeli chcecie oczywiście więcej, łapeczka w górę, mam nadzieję, że poleci za te rozkminy i że za bardzo mnie nie skarcicie w komentarzach, że tak nie zapomniałem o shipcie. Nieważne, tak czy siak, dziękuję wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli wytrwaliście do końca, to możecie napisać, pamiętaj o shifcie, o kontrolu, o sprincie, nieważne. Tak czy siak, żegnam się z wami, trzymajcie się, no i cześć.